Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy przed Stocznią Gdańską, brama numer 2 historyczna i tam wszyscy defilują dzisiaj spod kościoła świętej Brygidy. Oczywiście ruch jest zatrzymany. Policja pilnuje, żeby tu się nikomu krzywda nie stała. Witamy stoczniowców, Pomorska Telewizja Narodowa. Także korowód postami sztandarowymi przeszedł, teraz będą szli następni. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Pan tu na służbie, proszę pana. Jedzie tam. Jedzie wóz specjalny, bo tam będzie szedł prezydent zapewne. Na razie idą ludzie. Dobra, idę tam dalej. Tak widać, już jadą wozy bojowe, które obstawiają pana prezydenta. Specjalne samochody ze służbami specjalnymi, które towarzyszą zawsze prezydentowi. Zapewniają bezpieczeństwo. Wszyscy uczestniczy dzisiejszej mszy. No maszerują prosto pod pomnik. Pod kościoła świętej Brygidy. Cześć kolego. No tu już chyba jedzie samochód pana prezydenta, a pan prezydent pewnie pójdzie na piechotę. Poszedł na piechotę spod kościoła świętej Brygidy razem ze wszystkimi. Cześć. No idą dziennikarze. Oczywiście eskorta prezydenckiego samochodu idzie przy samochodzie. Ale samochód jest pusty, jak widać. Tam idzie biuro ochrony rządu, więc widać, że jest prezydent już. No ludzie tu też chodzą. Panie, ja robię ujęcie. Panie policjancie, Pomorska Telewizja Narodowa, dlaczego pan przeszkadza filmować prezydenta? Teraz górnicy, silna zropa. Cześć, jak masz się? Cześć. Jeszcze raz. Kręcimy film cały czas. O, mnie biuro ochrony rządu nie chciało mi pozwolić wejść tam, gdzie wszystko telewizja, nie? Cyrk. Proszę? Biuro ochrony rządu nie pozwoliło mi filmować, bo kazało mi wyjść tam, gdzie te dziennikarze. Ja jestem dziennikarzem, taki sam jak każdy inny, nie? No ale są równi i równiejsi, widać, w naszym państwie dalej. Gdzie mamy wolne media? Media są w rękach rządowych też. A może przedstaw się kolego. Przestań, ty żadne medium nie jest. Proszę pana, zobaczy pan siebie w telewizji. Pomorska Telewizja Narodowa. Będzie pan wiedział, z kim pan rozmawia. Z redaktorem. A co tu jest dziennikarz? Proszę bardzo, jest to informacja prasowa. W dziób mnie pan straszy, panie związkowiec. No ale no, jaka dalej. Informacja pokaż. Jaka... No w ekran. Sam w ekran. Sobie zrobiłeś. To sam sobie zrobiłeś ty. Będzie to wszystko nagrane i będzie puszczone. Jak pan tak mówi, dziób pan dziennikarzowi chce dać? Panie. Przestań się wygłupiać. No. Nie kłóćcie się przy takim świecie. No, ale właśnie, to tak jest. A nieładnie. O, tutaj stoją, pilnują porządku, panowie. Garnitura. A co, widzisz Pomorska Telewizja w YouTube, będziesz widział. Narodowa. Nie, myślał, że pan to powiem. Nie, on mnie dobrze zna. To jest mój kolega z Solidarności. Ja byłem prawą ręką Andrzeja Gwiazdy na stajku, tu siedzę. Proszę pana. Oni wszyscy mnie znają, tylko głupa palą. Przepraszam. Tutaj jest lub wydział remontowy. Górnicy idą, prowadzą. Przepraszam.
jesteśmy przy historycznej bramie stoczni. No i właśnie, przepraszam bardzo. Weź mi kamerę. Hej, weź do góry kamerę. Podaj się. Czy film nakręcę? Dawaj, szybko. Co się pęka? Piracie. Cicho, spokojnie. Zaczekaj, bo tu nie pozwalają. Pomorska Telewizja Narodowa, daj pan na chwilę nakręcę tylko ujęcie i skończę. Co się stanie pan? Ja też jestem, proszę pana, kiedyś byłem robotnikiem. Teraz jestem redaktorem. Nic się nie stanie. Może się stanie. Szanowni Państwo, rozpoczynamy część uroczystości. Prezydent już przeszedł, podszedł pod Stocznię Gdańską, pod bramę. Strajku z 1980 roku, ale i 28. rocznicy strajku z maja i sierpnia 1988 roku. Rozpoczynamy hymnę. Cześć, Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia. Tak, telewizja trwa. Cześć. No, hymn polski. Ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Szanowni Państwo, jest tradycją. Trzymaj, ja zejdę na dół. W sierpniu składamy klatnik ogłoszony numer 2 Stoczni Gdańskiej. Tej pięknej. Historycznie. Wszystko zaorali, całą stocznię już. O. To była stocznia kiedyś. To była stocznia, nie? Kiedyś tu było 17 tysięcy ludzi zatrudnionych. Pracowałeś tu? Ja nie pracowałem, byłem jednym z jednych uczestników strajku. Ja też byłem członkiem komitetu strajkowego Sławomir Ziembiński, tu w Gdańsku, na sali BKP. Ale nie, ja byłem przywódcą strajku. A ja w Radmorze byłem, nie? Ośrodek Badawczo-Rozwoju Meprozet w Gdańsku. I tutaj byłem na tej sali BKP w 80 roku. Bardzo miło było poznać. A teraz jestem redaktorem Pomorskiej Telewizji Narodowej. Można sobie to zobaczyć będzie. Panowie, z pracy, nie, panowie. Z pracy, oni z pracy. Z pracy nie wolno. Prasa. Zapraszam. Proszę pana, ja filmuję. Dobrze, zapraszam. Ja jestem reporterem. Proszę pana, dlaczego nie mogę? Proszę pana, jest sektor prasowy, był wyznaczony. Ja rozumiem, ale ja robię nietypowe ujęcie, niezależna telewizja, nowy ekran. Proszę, proszę pana, ja mam prawa pana filmować też. To ja poproszę, jest sektor wyznaczony dla prasy. Ale proszę pana, nie zmieściłem się w sektorze. No dobrze. Ale ja pójdę na drugą stronę. No proszę bardzo. Jaki problem? O. Abyśmy przezwyciężając wszelkie trudności, zawsze mieli na celu naszą wspólnotę miłowaną ojczyznę. Na wszystkich państwach, kolegów, którzy oddali życie w obronie wolności, sprawiedliwości i pokoju. Solidarność. Wieczny odpoczynek braci naszych państw. Wieczny odpoczynek rodzinnych. I odpoczywają w pokoju wiecznym, a Europy Polski. Europejskie Centrum Syn. Prosi. Tam idą żołnierze. Marynarka wojenna maszeruje. Oni będą składać kwiaty do południa. Dziękuję.
Ostrożnie, bo mi kamerę ruszasz. Cześć. Pomorska Telewizja Narodowa. Cześć. Bąkowski. Cześć. Baldy. Prezydent z dziećmi złożył kwiaty. Tak, posadził dzieci, dzieci złożyły. Nie ma kto klaskać, widzę to wszystko śpi tam, brat. Jak jest młoda delegacja pozycji krajowej? Młoda wszystko. Brak starych gwardii tu. Dudaj. No i teraz idzie Piotr Duda, przewodniczący Piotr Komisji Krajowej. Janusz idzie. No i Janusz Śniadek, nasz poseł na Sejm, też kiedyś przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności. Byłem w piątek u niego. Ma w Gdyni szef Rady Nadzorczej w Stoczni Szlantek. Boże. A tego nie wiedziałem, kolego. No wtedy przemysł stoczniowy i kopalnie upadły. Aha, za Śniadka. No proszę. Teraz wiemy. Szefem regionu, a jednocześnie był szefem Rady Nadzorczej. Pan Andrzej Kołodziej i pan Dobrzyk. Andrzej Kołodziej, mój ten. Idzie Tadeusz Fiszbach, który podpisywał porozumienie gdańskie zamienia rządu. Towarzysz Fiszbach. Towarzysz Fiszbach. No, ale co roku przychodzi na mszę uroczystą. I Krzysiek Dośla. No ten, co mnie w kościele nie pozwalał filmować właśnie dzisiaj. Dośla, ważny. Przewodniczący regionu. Krzysztof Dośla. Kwiaty składa dyrektor Bazylkerski z delegacją europejską. Dobra, trzeba baterię oszczędzać. Ja nagładowałem sobie. Kwiaty składa prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Gdzie? Oraz pani Marta Kaczyński. Jarek? Jarosław. Proszę, Jarosław. Proszę pana, ale dobra, proszę stanąć. Cicho, spokojnie, nie hałasujcie. Ale proszę odsłonić. No. Dobrze, ale proszę ci stać. Dobrze, no ale tak. Proszę. O, mogę pana prosić, pan odsłonić? Kwiaty składa pani Beata Szydło, reprezentacja Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z panem. Nimi się nie da gadać. Krzysztofem Błaszczakiem. Dokładnie. Mówię, żeby się przesunął tylko w lewo, to nie. Ale on chce być w kadrze, no. Biuro Ochrony Rządu. Musi być w kadrze. Kwiatka. No za to mu płacą. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz senator pani Dorota Cieszewska-Milewczyk, poseł pani Dorota Cieszewska-Milewczyk, poseł Kazimierz Smolicki. Pełny plac ludzi pod pomnikiem. Anna Potyka, poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Strzelczyk, pełnomocnik PiS Gdańskiej. Radny Gdański. Grzegorz Strzelczyk. Potyga. Kwiaty składa delegacja górników. I pani Potyga. Kiedyś wiceprezydent Gdańska. Sztandar z kopalni Brzeszcze dzisiaj był uświęcony w kościele. Serdecznie dziękujemy za obecność górnikom. No i górników. Kwiaty składa Stowarzyszenie Solidarność z Kolebką z przewodniczącym panem Marianem Czarzewskim. Marian Czarzewski. Kwiaty składa delegacja Instytutu Pamięci Narodowej z panem ministrem Łukaszem Kamińskim oraz panem dyrektorem Mirosławem Głowym. Mamy pana prezydenta Dudę. No, poszli. Biuro Ochrony Rządu oczywiście pana prezydenta odprowadza. No idą nasi biskupi. Pochwalony Jezus Chrystus, pan Jezus.
I pan Pawlak nawet jest. Witam. No witam cię. Cześć, cześć. Witamy, witamy tych najważniejszych działaczy. Witamy. Tak, no. A tam prezydent to tam się nie liczy, bo to nie można do niego dojść. Nie, już musimy dojść. No dojdziemy, no ale nie. Bor powiedział, że nie ma filmować. Że Bor. No. I teraz Europejskie Centrum Solidarności. Tu będzie oglądanie wystawy. Czerwony spodenka to jest czerwony korsarz, redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej, proszę pana, żeby pan wiedział. Ciężkie. Nie wchodzimy? Nie. A prasa nie może? Zostaje prasa o drugiej stronie. Prasa nie chodzi, drugimi drzwiami, z tamtej strony. No, prasa niestety nie została wpuszczona do ECS-u. Poszli tylko prezydenci i VIP-y, i Biuro Ochrony Rządu.